Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji podsumowującej projekt Rozwiń Skrzydła WNGO. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Esteka, skierowany do organizacji pozarządowych, organizacji, które chciały rozwijać swoją wiedzę, swoje umiejętności pisania wniosków i poprawiania działań organizacyjnych w samej organizacji. Projekt Rozwiń Skrzydła WNGO, jak wspomniałem, jest finansowany przez środki unijne z działania 542. W ramach tego projektu uzyskaliśmy środki, które pozwoliły nam przez półtora roku zorganizować działania na rzecz organizacji pozarządowych. Ja zaproszę panią rzecznik do mnie. Jak wspomniałem, projekt był realizowany w partnerstwie. Liderem projektu było Stowarzyszenie Esteka w partnerstwie z Urzędem Miasta Tarnobrzega oraz Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu. Dzięki naszym działaniom udało się zorganizować działania, które pozwoliły na zorganizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, doradztw skierowanych do organizacji pozarządowych. Najważniejszym zadaniem było stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, które miało na zadaniu udzielenia wsparcia tym organizacjom. W ramach tego centrum zorganizowaliśmy mobilne inkubatory i dyżury w poszczególnych gminach, gdzie przedstawiciel stowarzyszenia mógł zaprezentować, gdzie można pozyskiwać środki, gdzie będą organizowane szkolenia, w jaki sposób one się będą odbywać. Zostały zorganizowane także dyżury w dwóch punktach na terenie Tarnobrzega. Jeden punkt to jest na 11 listopada 8A w pomieszczeniach Stowarzyszenia Esteka, drugi dzięki uprzejmości Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego został wyposażony pokój w meble i tam też mogły organizacje korzystać z tego. Założenie było takie, że po pierwsze udostępnialiśmy pomieszczenia, udostępnialiśmy sprzęt do funkcjonowania organizacji pozarządowych w postaci komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, a także pomieszczeń świetlicowych, które pozwoliły na to, że organizacje, te, które nie miały jeszcze zgromadzonego sprzętu, mogły wykorzystywać i realizować swoje bieżące działalności. Najważniejszym jednak aspektem projektu były doradztwa i tutaj podzieliliśmy nasze działania na trzy takie kanony. Doradztwo przy pisaniu wniosków i tutaj najwięcej czasu poświęciliśmy właśnie tym doradztwom. Doradztwo księgowe i doradztwo prawne. Jeśli chodzi o doradztwo prawne i księgowe, to bardziej opierało się na tym, że nasi doradcy pomagali pisać statuty, pomagali uzupełniać dokumenty do KRS-u, wyjaśniali, jak sporządzić prawidłowo dokumentację do instytucji, które rejestrowały stowarzyszenia, a w drugiej takiej fazie to były właśnie doradztwa przy pisaniu wniosków. I tutaj czterech konsultantów pomagali przy pisaniu tych wniosków. Efektem tego było 25 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z zewnętrznych środków finansowych. Środki pojawiły się z Urzędu Miasta Tarnobrzega, ze Starostwa Powiatowego, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z projektu senioralnego ASOS 2015. Wszystko to, co pozwoliło ściągnąć dodatkowe środki do wykorzystania w ramach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ja mam nadzieję, że ten projekt to jest tylko początkiem dalszej współpracy i dalszego działania samorządu organizacji pozarządowej na rzecz innych organizacji. Stowarzyszenie Esteka funkcjonuje na terenie Tarnobrzega od 2003 roku, czyli mamy już pewną historię, mamy pewne doświadczenie. W początkowej fazie, gdy pisaliśmy wnioski, to na 10 wniosków przychodziło nam 1-2.
Teraz jesteśmy już w tej dobrej sytuacji, że na 10 pisanych wniosków przychodzi nam 6-7, czyli ten wskaźnik nam się dość mocno poprawił. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystywać środki zewnętrzne, które pozwalają na funkcjonowanie organizacji, a przy okazji wyszliśmy z założenia, że jeżeli będą mocne organizacje na terenie miasta, na terenie powiatu, starostwa powiatowego, to także siła organizacji pozarządowych będzie większa. Ten głos organizacji pozarządowych będzie lepiej słyszalny. I tutaj dzięki tej współpracy, która została nawiązana i ze starostwem, i z Urzędem Miasta, udało się ten pierwszy krok zrobić. Stoimy na stanowisku takim, że te działania powinny być kontynuowane i myślę, że takie spotkanie robocze już po zakończeniu spotkania odbędzie się i będziemy zastanawiać się, jak to przekuć w dalszy sukces na rzecz organizacji pozarządowych, bo mówię, jeżeli będą mocne organizacje pozarządowe, to będzie też dobra sytuacja i dobry prognostyk dla miasta, bo organizacje mogą przejąć część zadań, które będą realizować na rzecz społeczności lokalnej, a urzędowi i organizacjom o to chodzi. Patrzymy w tym samym kierunku i powinniśmy dążyć w tym samym celu do przodu. Może pani? Dokładnie, bo w zasadzie jest to ten sam cel, realizujemy ten sam cel. Przyznam, że czasami wygląda to trochę tak, że urząd wyręcza się trochę stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, ponieważ rzeczywiście te organizacje realizują zadania, które są przypisane samorządowi, to samorząd ma je wypełniać, natomiast organizacje są jakby przedłużeniem tych działań, w związku z tym jest nam bardzo miło, że mogliśmy w takim projekcie uczestniczyć, w projekcie, który miał tak duży zasięg, który trwał tak dużo i bardzo dużo dobrego przyniósł. My to również widzimy, kiedy możemy obserwować, jakie wnioski spływają w kolejnych konkursach. One są coraz lepsze, coraz mniej jest tych, zwłaszcza formalnych błędów, a one są najczęstszą przyczyną odrzucania różnych wniosków. Myślę, że to jest bardzo duży wzrost ich poziomu i to jest ta najwyższa wartość, ponieważ to się przekłada na konkretne działania. My tutaj mówimy dużo o teorii, o takich ideach, ale tak naprawdę to jest nasze codzienne życie w naszym mieście. Organizacje pozarządowe robią bardzo, bardzo dużo dobrego. W Tarnobrzegu jest ich sporo i jest ogromna taka energia społeczna, którą należy koniecznie wykorzystać, nie marnować jej. No i właśnie dzięki takim projektom i dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami, a organizacjami pozarządowymi udaje się tę energię w naszym mieście właściwie ukierunkować i wykorzystać, bo wszyscy, tak jak Pan wspomniał, mamy ten sam cel. Służymy mieszkańcom Tarnobrzega i jest nam bardzo miło, że sami mieszkańcy mogą w tym coraz głębiej uczestniczyć. Szukamy nowych form też wspomagania organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli jeszcze porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy jeszcze dodatkowo wesprzeć, czy to organizacyjnie, czy w jakiś inny sposób nasze organizacje po to, żeby mogły realizować swoje pomysły, a pomysłów jest naprawdę bardzo dużo i ogromnie nas to cieszy, że są takie, że są ciekawe, że naszym mieszkańcom, tak kolokwialnie mówiąc, po prostu się chce. I to jest fantastyczna sprawa i zawsze w mojej pracy bardzo mnie to uskrzydla, kiedy dostaję bardzo ciekawe, fajne wnioski, kiedy słyszę czy uczestniczę w spotkaniach, w których uczestniczy również bardzo wiele osób, które tak po prostu przychodzą, bo chcą coś zrobić dla siebie, dla swojego miasta, dla swoich sąsiadów i właśnie o to chodzi. Ja pozwolę sobie jeszcze parę liczb, jak można by było. Tak, wspomniałem, lider projektu stowarzyszenia jest taki, a może wstanę, będzie wygodniej. Partnerzy projektu Gmina Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeski i dalej zaprezentowane będą działania, które projekt Rozwój Skrzydła współfinansowany ze środków unijnych z działania 542, kapitał ludzki i to, które zostało to sfinansowane, działania w ramach projektu. Doradztwa dla NGO oraz członków NGO, animacja w ramach trójsektorowych partnerstw, o tym później będziemy rozmawiać, ponieważ w ramach projektu zawarliśmy dwa takie partnerstwa. Odbywały się szkolenia, uruchomiona została strona internetowa, prowadzone były konsultacje i publikowaliśmy materiały. W ramach tych działań odbywały się spotkania
czy w biurze stowarzyszenia, czy w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu, czy w Nowej Dębie, w Urzędzie Miasta. Projekt obejmował swoimi działami 59 organizacji. Zakładaliśmy, że w projekcie weźmie 40 organizacji. Zapotrzebowanie było na tyle duże, że tych organizacji zgłosiło się sporo więcej. Zakładaliśmy, że obejmiemy swoim tym projektem 100 uczestników. Zgłosiło się 110 oraz 13 pracowników organizacji samorządowej. To pozwoliło nam na zorganizowanie szkoleń różnych. Od pisania wniosków poprzez analizę poszczególnych projektów, rozbieranie na punkty szczegółowe po to, żeby organizacje i członkowie tych organizacji mogli lepiej poznać, jak pisze się projekt. W ramach projektu ze wsparcia doradczego skorzystało 57 organizacji, a 353 osoby skorzystało z doradztw indywidualnych. To były spotkania bezpośrednie z doradcami, jak wspomniałem wcześniej, finansowymi, księgowymi, prawnymi i osób do odnośnie pisania wniosków. W ramach projektu, jak wspomniałem, udzielono wcześniej uzyskało 25 organizacji dofinansowania na realizację zadań publicznych. Nie tylko z gminy Tarnobrzeg, nie tylko ze starostwa powiatowego, ale także że ze środków zewnętrznych. To jest plus, bo każdy pieniądz, który trafia dodatkowo na teren Tarnobrzega czy powiatu, zostaje tutaj u nas. Jeżeli my dostaliśmy na realizację tego projektu 500 tysięcy złotych, to te 500 tysięcy złotych zostało zainwestowane tutaj na miejscu i zostało spożytkowane. Tak samo każda organizacja, jeżeli pozyskuje jakieś środki, to zostawia je tutaj na miejscu. W ramach projektu podpisaliśmy dwie umowy na realizację zadań w ramach partnerstw, czyli jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa i przedstawiciel sektora prywatnego. Wychodzimy z założenia takiego, że organizacje powinny być wspierane nie tylko przez samorząd, ale też przez sektor prywatny, przez przedsiębiorstwa, które widzą potrzebę rozwoju trzeciego sektora. Dzięki temu będą się te organizacje rozwijać. Skorzystaliśmy w ramach naszych szkoleń z trenerów z Polski, to nie tylko byli trenerzy z Tarnobrzega, korzystaliśmy z obecności trenerów z Warszawy, sięgnęliśmy trenera ze Szczecina, który pokazał, jak pisać wnioski, rozebrał wniosek na takie czynniki pierwsze, omawiając każdy punkt, co powinien wniosek zawierać, żeby został zakwalifikowany, żeby nie zawierał błędów formalnych, a później został wysoko oceniony merytorycznie. I to mówię, taka informacja najbardziej kompatybilna odnośnie tego projektu. O godzinie 15.30 spotkamy się jeszcze, poczekamy na organizacje pozarządowe, bo będzie takie seminarium krótkie, w którym zaprezentujemy pewne elementy, które były realizowane. Czyli omówiony zostanie jeden projekt partnerstwa, który został podpisany. Będzie omówiona animacja, która była prowadzona na rzecz organizacji pozarządowych. Tutaj temat omówi pani Magdalena Wrońska. Witek Bochiński omówi, gdzie można szukać środków na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a ja postaram się nakreślić, jaki efekt końcowy będzie tego projektu i co my będziemy chcieli zrobić, żeby w przyszłości też w oparciu o stowarzyszenie STK, gdzie mamy bazę lokalową, mogły organizacje nadal się spotykać, mogły nadal czerpać z naszych umiejętności, a przy okazji rozwijać się i współpracować na rzecz społeczności lokalnej. Panie Rzeczniku jeszcze?